Witam Was, kochani, bardzo serdecznie i zapraszam do czytania z kart Tarota oraz kart księżycowych na tydzień 9 od 28 lutego, kochani, do 6 marca. Tydzień ciekawy, dlatego że znajdujemy się w tym tygodniu pod wpływem nowiu księżyca w zodiakalnych rybkach. Słońce i księżyc spotyka się w jednym punkcie, właśnie w rybach, i mamy nów księżyca. Jak rybki, kochani, to oczywiście jesteśmy mocno, mocno nadwrażliwi, więc również sytuacja zewnątrz, która nas otacza, ale też nasze pobudki wewnętrzne będą bardzo, bardzo mocno nas rozczulać. Tutaj podczas tego nowiu księżyca w rybach, 2 marca konkretnie, powinniśmy się bardzo mocno skupić na naszym życiu wewnętrznym. Natomiast wiemy, jaka jest sytuacja, wszyscy na zewnątrz. Dla wielu osób jest to po prostu bardzo, bardzo trudne. Astrologicznie, kochani, cały tydzień są naprawdę bardzo dobre układy. Także polecam Tobie wyłączyć telewizor i włączyć mózg. Polecam Tobie nie wchodzić w tą energię strachu i wykorzystać ten tydzień dla siebie w najlepszy możliwy sposób. Oczywiście rybki zawsze są dwie, więc jeśli masz taką wolę i czujesz się spełniony wtedy, kiedy chcesz pomagać drugiej osobie, zrób to. Natomiast wykorzystaj ten tydzień najlepiej dla siebie, jak tylko potrafisz. Kochani, więc tak, nów księżyca w zodiakalnych rybkach mamy we wtorek. Przepraszam, tak, 2 marca, to jest środa. A ja we wtorek zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie, jeśli moje zdrowie pozwoli, to kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie we wtorek na Facebook oraz Instagram na transmisję z okazji właśnie tego nowiu księżyca w zodiakalnych rybach, gdzie opowiem dokładnie, jakie mamy tutaj energie astrologiczne oraz energię Tarota i co ten nów oznacza dla Ciebie. Każdy nów fantastyczny do oczyszczania ciała i ducha, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do oczyszczania się właśnie i ciała, i ducha w tym tygodniu. W tym tygodniu drugi i trzeci właśnie, pamiętajcie o poście. Post w nowiu księżyca sprzyja utrzymaniu zdrowia i to najlepszy czas na oczyszczanie organizmu, ale też środa i czwartek fantastyczny czas na zadbanie o stopy. Czwartego w piątek niezwykła siła przebicia, także jeżeli masz coś ważnego do załatwienia, zrób to w piątek. Piątek, sobota, niedziela, zabiegi odżywcze, wygładzające, nawilżające skórę właśnie już można tutaj wykonywać na księżycu rosnącym, bo piątek, sobota, niedziela ten księżyc już nam będzie trochę rósł. W sobotę 5 słońce plus Jowisz równa się szczęście. Także jeżeli macie, kochani, jakieś spotkania ze sponsorami, z egzaminatorami, z osobami, od których zależą Wasze kariery, to jest fantastyczny czas. Również 5 marca to cudowny czas na kontakty zagraniczne, na kontakty z osobami, które są daleko. Także pisz, dzwoń, rozmawiaj, kontaktuj się, bo będą to wspaniałe kontakty międzynarodowe. Jowisz, czyli planeta szczęścia, opiekun strzelca, znajduje się w rybkach do 11 maja. Jest to taki czas dla jednych szczęśliwych, dla innych nie. Jowisz, planeta szczęścia, ale też szaleniec tutaj trochę. Natomiast rybki to iluzje, panika i paranoja. Także to połączenie aż do 11 maja dość może być niebezpieczne. W sensie globalnym i naszym tutaj
prywatnym. 3 marca, to chcę Wam jeszcze powiedzieć, że Mars, Bóg wojny, spotyka się z Plutonem, Bogiem śmierci. Jest to bardzo niebezpieczny czas dla osób, które są naciskane. To znaczy, jeżeli naciska Cię, bądź kontroluje Cię, bądź manipuluje Tobą szef, rodzic, czy osoba, od której jesteś uzależniony, to tutaj może być nieprzyjemnie. Również dotyczy to władców. Jeśli chcesz czegoś się pozbyć, chcesz coś raz na zawsze zamknąć, czy jakąś relację, czy jakąś sytuację trudną, to właśnie ta potężna energia 3 marca temu sprzyja. Jeśli chcesz coś zamknąć, w końcu zamkniesz. 2 z kolei marca, to jest we wtorek, tutaj Merkury plus Saturn mają koniunkcję, to znaczy Merkura, planeta komunikacji, biznesu, interesu. Saturn to nauczyciel karmy i odpowiada za władców. Spotykają się, może nastąpić przełom, może nastąpić porozumienie. Jest tutaj wielka, wielka szansa na porozumienia wszelkiego rodzaju. Natomiast bierność na pewno w tym dniu nie jest dobra. Natomiast wszelkie delikatne metody porozumienia będą właściwe. Jowisz w rybkach mówi o spełnieniu własnych marzeń. Także jeżeli wyłączysz telewizor i zgasisz radio i chwilę zastanowisz się nad sobą, nad swoimi marzeniami, nad swoim życiem wewnętrznym, nie dasz przez chwilę rozpraszać się temu, co jest na zewnątrz, włączysz sobie też trochę mózg i real, to masz naprawdę ogromne szanse na spełnienie własnych marzeń. To, co wypracujesz w tym tygodniu dla siebie, dla innych być może też, da efekty w kwietniu. Także już w ogóle poniedziałek jest to rewelacyjna energia tego dnia, gdzie to jest dobry czas na reformy, na pomysły, na zapoczątkowanie cudownego czasu tutaj dla Ciebie pod opieką Neptuna. Cały tydzień, przypominam, bardzo dobry astrologicznie i fantastyczny tydzień dla żywiołu powietrza, czyli bliźniaków, wodników oraz wag na rozpoczynanie nowych związków bądź starego związku w nowy sposób. Także to dla Was mocno, mocno istotne, tak sądzę. Kochani, i jeśli chodzi o nów księżyca w rybkach i oczyszczanie, zapraszam Was bardzo serdecznie na rytuał zbiorowy. Wiem, że jest wielu zwolenników rytuału zbiorowego, gdzie łączymy się z innymi osobami, gdzie ta energia wspólnego celu jest bardzo, bardzo mocna. Więc zapraszam Cię na rytuał zbiorowy, który odbędzie się 2 marca o godzinie 23. Możesz się zapisać na WhatsApp bądź Messenger Wróżka Anna i dołączyć do rytuału zbiorowego odcinającego od klątw, uroków, złorzeczeń, niepowodzeń. Zapraszam Was również do 4-5 marca będę wykonywać dla Was rytuały indywidualne, odcinające od wszystkiego, co Tobie nie służy, od klątw, uroków, złorzeczeń, niepowodzeń. Będę odcinać kochanki, kochanków, które wdarły się do związków. Będę chronić Wasze związki. Będę też oczyszczać Was czakralnie, ale też jeżeli chcesz pozbyć się jakichś uzależnień, czy odseparować się od grupy, czy znalazłaś się w jakimś bardzo toksycznym związku, czy chcesz cofnąć klątwy, spętania, może Tobie zdarzyło się rzucić na kogoś klątwy czy spętania, chcesz to cofnąć, to właśnie to jest ten czas, aby pewne rzeczy unieważnić, oczyścić i raz na zawsze zamknąć za sobą. Kochani, zapraszam Was też na diagnozy energetyczne. Jeśli chcesz sprawdzić, jaką masz energię, jak wyglądają Twoje czakry, czyli Twoje życie wewnętrzne i zdrowotne również, ale też Twoją aurę i to, co masz, nosisz na plecach. Być może klątwy, uroki, złorzeczenia, niepowodzenia.
karmę osobistą, karmę rodową. Zapraszam Cię bardzo serdecznie na diagnozę energetyczną. Jest to 15 minut audio. Potrzebuję Twoje imię, datę urodzenia. I w takiej diagnozie otrzymasz w pigułce wszystko, co Tobie dolega, co na szybko mogę Tobie doradzić, jak się ratować, jak się chronić, ale też jakie rytuały konkretnie Tobie w danej sytuacji polecam. Również zapraszam związki na diagnozę energetyczną związku, bo to, że ktoś mógł na Ciebie rzucić klątwę, urok, złorzeczenie, zawiść, zazdrość, czy masz karmę osobistą, czy rodową, to jedno. Natomiast jeśli są też osoby, które rzucają klątwy, złorzeczenia na związek i warto to sprawdzić. Także kochani, zapraszam Was serdecznie na rytuały oczyszczające, odcinające. Jeśli masz jakikolwiek problem indywidualny, zwróć się do mnie, opisz mi sytuację, a ja Tobie odpowiem, czy mogę Tobie pomóc. Dobrze, kochani, oczywiście do rytuałów zbiorowych również zapraszam, kochani. Też domyślacie się, bądź być może nie, natomiast moja skrzynka tutaj na WhatsAppie oraz na Messenger jest często bardzo mocno zaspamowana, więc w momencie, kiedy dokopię się często do Twojej wiadomości, gdzie chcesz się umówić na termin, to często to po prostu trwa. Chcę wszystkim osobom, które są bardzo wygodne i nie chcę się im szukać cenniku moich usług, przypominam, że cennik moich usług znajduje się zarówno na Facebooku oraz na Instagramie w rubryce Facebook usługi, a na Instagramie jest osobna ikonka cennik usług. Także zanim 168 raz zapytasz mnie, jaki jest cena danej usługi, to proszę Cię sprawdź to na mojej stronie. Jeżeli po raz 203 nie wiesz, jaki jest do mnie numer telefonu, sprawdź Facebook, Instagram, Wróżka Anna, na głównej stronie ten numer telefonu czy numer WhatsApp jest do mnie podane. Także zapraszam Was, kochani, do konsultacji też prywatnych, nie tylko do rytuałów. Ten tydzień mamy rytuałów, natomiast do konsultacji prywatnych przy kartach. Mam ostatnie miejsca na marzec. Jeśli chcesz spotkać się z tarotem, to zapraszam Cię, umów się już. A dlatego, że ja, kochani, pracuję do 12 marca, a później nie ma mnie przez dłuższy czas, ponieważ wybieram się na urlop i to jest bardzo długi urlop, dlatego że planowo wrócę 20 kwietnia do pracy, natomiast wszystko się może zdarzyć po drodze i ten czas może się przedłużyć. Dlatego już dziś o tym Was informuję. No i dobrze, zaczniemy od baranka do rybek. Co u baranka na ten tydzień? Co u baranka na ten tydzień? Bardzo pozytywna energia. No, Twój opiekun, Mars, szaleje. Także tutaj w astrologii Bóg wojny, Twój opiekun, doda Ci energii, doda Ci skrzydeł. Wszystko, co wydaje Ci się niemożliwe w tym tygodniu, drogi baranku, będzie możliwe. Jesteś w stanie pokonać konkurencję, jesteś w stanie pokazać konkurencji, gdzie tak zwane raki zimują. Bardzo dużo energii, fantastyczny czas na rozpoczynanie działalności, biznesu, interesu. Intensywna tutaj znajomość z kobietą, szare oko bądź zielone, rude włosy bądź jasny brąz, natomiast są to oryginalne włosy. Też jakiś tutaj potyczka, mocne starcie z kobietą mocno wpływową, która ma bardzo dużo kontaktów, także możesz mieć też poważną rozmowę z szefową, bądź inną osobą, dyrekcją, na przykład generalną, na przykład, tak, także inną osobą, kobietą, od której bardzo dużo zależy. Natomiast jeśli masz jakieś plany, masz jakieś cele, masz jakieś
tutaj założenia swoje dotyczące pracy, biznesu, ale też seksualne na przykład pomysły, to jak najbardziej w tym tygodniu wszystko się Tobie uda. Zwłaszcza Panie Baranki, cudowna energia dla Was, mocna kreatywność, moc energii do działania. Także opiekun Wasz mocno Wam ogniście tutaj sprzyja. Rada. Odwagi. Karta siły mówi o tym, uda Ci się wszystko to, co chcesz. No, niektóre baranki w takim negatywnym tutaj, w negatywnym świetle, w negatywnej stronie, bo zawsze jest pozytywna, negatywna strona. Uwaga na przemoc ze strony kobiety. Jest to przemoc fizyczna. Także jeżeli przedobrzycie, to możecie po prostu dostać w papę. Także, a baranki często po prostu mają niewyparzoną buzię, czasem coś chlapną, najpierw coś powiedzą, a potem pomyślą. Karta rada, także uwaga na przemoc ze strony kobiety. Natomiast w tym tygodniu możesz liczyć na osobę spod znaku lwa, ale też na bardzo silną kobietę. Jest to kobieta numerologiczna, 8, prawdopodobnie brunetka. Jeśli masz jakieś marzenia seksualne, czy też marzenia biznesowe, czy zawodowe, w tym tygodniu czakra Twoja sakralna, mocno kreatywna, także wykorzystuj to na działanie. Jeżeli ktoś się wybiera i nie wie, jakie wakacje wybrać, na jaki kontynent wybierz, zaplanuj Afrykę. Również Afrykańczycy, jeżeli masz kontakt, działasz międzynarodowo po Twojej stronie, kontynent Afryka. No i co Księżyc Tobie powie? Nadchodzi nowy początek, no i nów Księżyca mamy, no przecież, także wraz z nowym Księżyca Baranki dla Was to naprawdę będzie początek, także początek Twojej odwagi, Twoich po prostu, Twojej kreatywności, być może Twojego biznesu, być może wejście w relację taką bardzo mocno seksualną, pełną pasji. Także piękny tydzień dla Was, już czegoś takiego dawno nie widziałam. Pozdrawiam serdecznie wszystkie baranki. Byczki, co u Was, drogie byki? Co u Was, drogie byki? Kasa idzie i płynie strumieniami. No cóż, byki, znowu? Byki drogie, także zaoszczędzicie sobie fajne pieniądze. Pieniądze do Was płyną tutaj. Także będziecie też myśleć o swoich oszczędnościach. Jeżeli macie te oszczędności, to będziecie myśleli, jak te oszczędności lokować. Oczywiście najlepszą propozycją dla Was jest lokowanie w cztery ściany. Także nieruchomości, jak zawsze, byczek. Także jeżeli tutaj myślisz o przeprowadzce, czy remoncie, czy inwestycji w lokal, to zbieraj kasę. Także i oczywiście te pieniądze będą do Ciebie płynąć, także zastanów się w tym tygodniu też nad ulokowaniem swoich oszczędności, bo masz fantastyczne pomysły i bardzo mocny tydzień dla Was finansowy, także mogą też wpaść jakieś pieniądze, bo ktoś może Ci coś oddać, może Ci zwrócić pieniądze, także niespodziewanie, także bardzo dobry czas finansowy i inwestycyjne. Pięknie. Rada dla Ciebie, byku. Powiem Ci tak, drogi byczku, coś, co ma upaść, już tego po prostu nie, już musi po prostu upaść, czyli jak ja to mówię nieładnie, jak coś się zesra, no to musi się zesrać, za przeproszeniem, tak? Także już tego nie odratujesz. Coś się zawaliło raz na zawsze, i poddaj się temu, dlatego że Uran, planeta szoku, planeta nowoczesności, planeta prądu i technologii w Twoim znaku jeszcze kilka lat. Także to właśnie ten Uran powoduje chaos i powoduje, że Twoje życie wywraca się do góry nogami. Natomiast bezpieczeństwo finansowe masz, nic Tobie nie grozi, przynajmniej finansowa, to dla Ciebie jest bardzo, bardzo ważne. I karta rada dla Ciebie. Poddaj się temu. Także poddaj się po prostu zmianie. Także nie da się na siłę już nic zatrzymać. Coś musi się skończyć, żebyś mógł
pójść do przodu. Natomiast uwaga na kontuzję, uwaga na prąd, drogie byki, też jeżeli pracujecie z ogniem, a jeżeli kochani też robicie rytuały, bo dochodzą mi różne słuchy, że różne wypadki przy rytuałach się zdarzają, to też bądźcie bardzo mocno ostrożni, zachowajcie całe BHP, jeśli chodzi o tutaj zabezpieczenie świec przy rytuałach, ale nie tylko, uwaga na ogień. Rada od księżyca, uwierz w niemożliwe, drogi byku, także nawet jeżeli coś ci, jeżeli zburzą ci się pewne plany, jeżeli nie będzie tak jak chcesz, jeżeli ktoś próbuje ci po prostu tutaj wprowadzić chaos w życie, czy burzy ci twoje plany, uwierz w niemożliwe. Coś, co dzisiaj jest chaosem, za jakiś czas okaże się, że to było najlepsze z możliwych. Pozdrawiam serdecznie wszystkie byczki. Bliźnięta, co u Was? Kasa idzie przepiękna, także wpadnie fajna kasa. Odcinanie kuponów wręcz bym powiedziała, także bardzo dobry tydzień na pieniądze. Nie bez powodu, tutaj mamy pięknego Ganesha, który będzie właśnie mocno przyciągał dla Was, zwłaszcza pieniądze. Także też istotne tematy z osobą spod znaku byka, panny i koziorożca. Jeśli masz robić biznes, czy zapytać się o radę w biznesie, to tylko te znaki. Wpadnie fajna kasa, mogą być też wydatki. Jeżeli myślisz o inwestycjach, inwestuj, bo pieniądze do Ciebie płyną. Także energia Ziemi dla Ciebie wspaniała. Rada. Bardzo dobry czas na zainwestowanie w pojazd, także może być naprawa, może być samochodu, może być kupno samochodu. Karta rada, zajmij się samochodem, zainwestuj, sprzedaj, kup. Być może ktoś rozpoczyna prawo jazdy z Was, to jak najbardziej też ten tydzień fantastyczny na zainwestowanie w siebie. Śmiało możesz zaufać osobie spod znaku raka. Także rak pomocny w tym tygodniu dla Ciebie bardzo mocno. Udaj się w podróż, też karty Tobie mówią. Niech to będzie podróż 2-3 miejscowości dalej, zmiana otoczenia pomoże Ci na ten moment bardzo dobrze, bardzo pozytywny tydzień. Jeżeli myślisz o nowej miłości, to poznasz tą miłość w drodze. A tak jak już wcześniej wspomniałam, znaki powietrza mają fantastyczny czas na poznanie wspaniałych nowych osób, również o wysokim statusie materialnym. Rada dla Ciebie. Problem osobisty w Twoim życiu znajdzie w tym tygodniu rozwiązanie. I znowu mamy raczka, także tutaj to rozwiązanie może przynieść Ci zodiakalny rak. Także jak najbardziej podbita energia dwukrotnie dla zodiakalnego raka. Także Twoje osobiste problemy również pomoże Ci rozwiązać zodiakalny raczek. Pozdrawiam serdecznie wszystkie bliźnięta. Raki, co u Was, drogie raki? Może być poważna rozmowa z szefem, może być też poważna rozmowa z Twoim partnerem, czy też z właścicielem mieszkania, maklerem, osobą, od której jesteś zależny finansowo bądź zawodowo. Także natomiast będzie to bardzo pozytywna rozmowa, może być to też rozmowa z osobą spod znaku byka, panny i koziorożca. Bardzo pozytywna energia płynąca tutaj z pomocą, może też być jakiś doradca kredytowy, może być to też doradca finansowy. Znajdą się jakieś fajne rozwiązania finansowe dla Twoich tutaj problemów bądź trudności, czy też inwestycji. Także bardzo przyjazna rozmowa również z osobą, która jest na bardzo wysokim statusie materialnym, która ma nieruchomości. Pomoże Ci ta osoba. Rada dla Ciebie. Raczki, które mają syna. Istotne tematy synem. Zajmij się synem, jego sprawami. Może trzeba pomóc, może trzeba wesprzeć również finansowo, czy też odezwać się do syna, bez względu na to, w jakim wieku syn jest. Karta rada również, jeżeli macie pupile naszych braci mniejszych, to również zaopiekujcie się nimi w tym tygodniu. Jeżeli myślisz o tym, czy pójść w stare, czy w nowe,
Idź w nowe. Raczki, które nawet musicie zacząć od zera. Zaczynajcie od zera. Nie bójcie się, bo... Nie bójcie się, nie lubię tego zdania. Bądźcie spokojni, tak jest lepiej. O nową drogę. Idź nową drogą. Jeśli myślisz, stara miłość, nowa miłość, wybierz nową miłość. Jeśli myślisz, zostać na starym mieszkaniu, czy iść, przeprowadzać się w nowe, idź w nowe miejsce. Szukaj nowej energii. Możesz być spokojny również finansowo. Znajdą się ludzie, którzy Tobie pomogą. Pamiętajmy, że znajdujemy się w okresie zodiakalnych ryb, a ryby to empatia, ryba to pomoc. Również rybki w znaku zodiaku są dwie, więc zawsze możesz liczyć na pomoc drugiej osoby. Zwrócić uwagę w tym tygodniu na układ pokarmowy i układ hormonalny. Również zaufać dużo młodszym osobom od Ciebie, zwłaszcza pojawia mi się tutaj albo dużo młodszy partner, można śmiało na niego postawić, czy spotkać się na randkę z dużo młodszym partnerem bądź partnerką, bądź też zaufać po prostu młodym ludziom, obserwować młodych ludzi, pytać się o zdanie, co myślą, być może prosić o pomoc również młodych ludzi, takich młodych do dwudziestki. O to mi chodziło. Także jeśli masz jakiegoś wnuczka, chłopczyka, syna w Twoim otoczeniu, czy dziecko sąsiadów, to jak najbardziej również spotkanie z taką młodą duszą, z młodą osobą bardzo dobrze na Ciebie wpłynie. Rada od Księżyca. Trzymaj się swojej wizji rybki tutaj w Księżycu. Jak najbardziej tutaj sprzyjają właśnie wizjom. Zwróć uwagę też, drogi raku, w tym tygodniu na swoje sny. Także w snach otrzymasz odpowiedzi, w snach będziesz miał symbole. Również niektóre raczki, być może prorocze sny. Nie zbaczaj ze swojej drogi, masz wyjątkową intuicję w tym tygodniu i trzymaj się swojej wizji, nawet jeśli inni uważają Cię za głupka. Pozdrawiam serdecznie wszystkie raki, lwy i lwiczki, co u Was? Piękna energia Wasza, także dostaniecie tutaj energii. Dostaniecie, będziecie sobą przede wszystkim, nie będziecie udawać, także energia po Waszej stronie, jak widzimy tutaj zresztą lwy i lwice i tygrysy po Waszej stronie. Możecie liczyć śmiało w tym tygodniu na samych siebie, bo energia jak najbardziej dotyczy Was. Nie ma rzeczy, drogie lwy, nie ma sytuacji, nie ma sprawy do przeforsowania, której w tym tygodniu nie załatwicie. Każda dziedzina życia jest po Waszej stronie, także odwagi. Jeżeli masz obok siebie jakiegoś drugiego zodiakalnego lwa, śmiało tematy z tym lwem załatwiaj. Karta rada. Bądź przyjacielem dla innych ludzi. Jeśli czujesz się silniejszy, jeśli czujesz się mocniejszy, wesprzyj słabszych. Zwłaszcza możesz zapytać śmiało przyjaciół, czy nie potrzebują pomocy Twojej, także wsparcia. Karta rada. Możesz śmiało zaufać zodiakalnemu strzelcowi w tym tygodniu. Ale też, jeżeli masz z kimś konflikt, bądź mądrzejszy, bądź pełen klasy, wyjdź i załagodź konflikt. Jeżeli widzisz, że ktoś ma konflikt wokół Ciebie, to też pomóż innym zażegnać ten konflikt. Bądź przyjacielem dla innych ludzi. W tym tygodniu też bardzo dobry czas dla lwów na zapisanie się na siłownię, na uprawianie sportu wszelkiego siłowego, także tutaj, jeżeli macie takie plany, ambicje, to jak najbardziej tak. Uważać w tym tygodniu na nogi z kolei, także tutaj kończyny dolne mogą dawać w kość. Rada od Księżyca. Zbliża się koniec ciężkiego czasu, także lwy, coraz bliżej tutaj wakacji. No, jeszcze wiosna wcześniej, ale zbliża się koniec ciężkiego czasu, więc prędzej czy później będzie już, wyprostują się wszelkie Twoje sprawy. Także już ten plecak z kamieniami już niebawem
zrzucisz. Pozdrawiam serdecznie wszystkie lwy i lwice. Panna, co u Ciebie? Ciężki tydzień, droga panno, to znaczy przejścia, co nie zrobisz, to ciężko, także jak po gruzie. Również Twoje samopoczucie może być dosyć słabe. Niestety z pomocą innych osób, a konkretnie lwa, strzelca bądź barana. Także również tutaj bardzo trudny tydzień może być w pracy, czy może nie stricte w finansach, ale pobocznych tematach zawodowych. Rada dla Ciebie. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, jeżeli coś Ci po prostu nie pasuje, idź i rozmawiaj. Masz wszelkie narzędzia do tego w sobie, aby osiągać to, co chcesz. Nawet jeśli będzie trudna energia dla Ciebie tego tygodnia, idź i rozmawiaj. Pracuj nad komunikacją. Również obcokrajowcy po Twojej stronie, głównie energia męska. Obcokrajowcy też, ciemna karnacja po Twojej stronie, jak najbardziej. Ucz się, droga panno, języków. Jeśli tak jak masz plan, to bardzo tydzień dobry na rozpoczynanie właśnie nauki nowego języka. Natomiast karta rada, uwaga na oszustów, uwaga na kłamców, uwaga na osoby pracujące głosem. Dziennikarze, aktorzy, celebryci wszelcy, prawnik, nauczyciel, coach, na takie osoby, które pracują głosem, uważaj, bo ściemniają jak nigdy. Rada dla Ciebie. Nadchodzi rozwiązanie, które zadowoli wszystkich. Także, jak to mówią, wilk syty i owca cała. Także trzeba też takich, droga panno, szukać rozwiązań, ale też zobaczysz, że takie rozwiązanie przyjdzie. Może sytuacja i sprawa nie rozwiąże się w tym tygodniu, ale zapowiedź będzie. Pozdrawiam serdecznie wszystkie panny. Waga, co u Was, drogie wagi? Wagi, niektóre wagi, może tak, bo tutaj jest przekazów wiele. Niektóre wagi postanowią wyznaczyć datę ślubu. Inne wagi może stwierdzą, że warto jednak kontynuować związek małżeński. Będą też wagi, które spotkają w tym tygodniu miłość życia, a będzie to osoba zajęta w związku zalegalizowanym. I to może być ta trudność. Ponadto tematy pracy mocno istotne. Będziecie tutaj być może wpadnie jakiś biznes dodatkowy, być może zdecydujesz się na dodatkową pracę. Być może będziesz miał nadgodziny, za które będziesz miał zapłacone, a może stwierdzisz w tym tygodniu też, że pogodzisz pracę i szkołę, bądź pogodzisz dwie prace, bądź różne dwa zajęcia. Jeżeli są wagi, które planują kupić w tym tygodniu rower, motor czy skuter, to bardzo dobry tydzień na to. Także nawet jeżeli macie zainwestować, czy to okaże się nagły wydatek, bo trzeba coś naprawić, to zrób to, bo warto. W tym tygodniu mogą dolegać Ci okrągłe kości, czyli biodro, kolano, staw skokowy, dysk. Na to uważaj. Istotne tematy i rozmowy finansowe i o pieniądzach, o inwestycjach z osobą spod znaku byka, panny i koziorożca. Rada. Niektóre wagi powinny zaplanować odpoczynek. Też to nie musi być już, natomiast odpoczynku potrzebujecie co najmniej 2 tygodnie. Karta rada dla Ciebie: zadbaj o nogi, ale zadbaj też o psychikę. Czasami trzeba się po prostu wycofać, wyłączyć, przesunąć pewne sprawy. Także rada dla Was: co możesz przesunąć, to przesuń. Tak? Także zwłaszcza dotyczy to tutaj spraw psychologicznych, czyli jeżeli coś bardzo mocno obciąża Cię psychologicznie, psychicznie, to nie wchodź w to, po prostu przesuń. Czy trudną rozmowę, czy podjęcie decyzji, czy
zakup czegoś. Jeżeli mocno Cię to obciąża psychicznie, nie wchodź w to. Powiedz, zastanowię się, później podejmę tą decyzję. Daj sobie czas 2 tygodnie. Jeżeli możesz, niektóre wagi, jeżeli możesz wziąć urlop na 2 tygodnie czy chorobowe, to po prostu się schowaj na te 2 tygodnie. Rada dla Ciebie. No wagi, to jest też taki czas, że globalnie to jest też taki czas, że waga wtedy bardzo mocno się uaktywnia i chce, aby wszyscy byli zadowoleni, tak? Aby był wilk syty, owca cała. Jest to właśnie taki czas dawania, na pewno też niebrania. Ty chcesz od siebie coś dać, ty chcesz się tutaj spełnić, być może pomóc innym. Także w tą pomoc jak najbardziej możesz wejść. Możesz też odłożyć sprawy tutaj codzienne i po prostu zająć się pracą charytatywną, bądź też dodatkową. Także z pewnością dla Ciebie jest to czas dawania. Także jeśli masz taką wolę, pomagaj innym w tym tygodniu. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wagi. Skorpioniki, co u Was, drogie skorpiony? Ciężko dla Was, dlatego że no rybki tutaj na niebie dadzą trochę w kość. Karta Księżyc mówi o iluzjach, także skorpiony gdzieś tam pływają, mocno sobie odczuwają, nie są osadzone w realu w tym tygodniu. Coś jest przed Wami ukryte, czegoś nie widzisz po prostu, drogi skorpionie, w tym tygodniu. Ktoś może Cię oszukać, ktoś może Ci zrobić taką zasłonę dymną. Bardzo mocno skorpiony będziecie odczuwać nów księżyca w zodiakalnych rybach. Także zwróćcie uwagę na to, co przychodzi do Was w snach, bo ryby to przede wszystkim marzenia senne. Także mogą się pojawić prorocze sny. Będziecie to bardzo mocno odczuwać, ale też może nie w tym tygodniu. Natomiast kwiecień pokaże Wam, kto Was w tym tygodniu oszukał. Także do końca tej swojej intuicji odnośnie spraw realnych dnia codziennego nie ufajcie. Bo ktoś tutaj może nieźle manipulować i może stworzyć tą właśnie zasłonę dymną. Natomiast bardzo istotne tematy tutaj mogą być z osobą w tym tygodniu spod znaku raka i raka i ryb, ale też tematy związane z Twoją mamą, bardzo istotne w tym tygodniu. Rada. No jednak cesarz mówi Tobie o tym, zejdź na ziemię mocniej, tak? Także ogarniaj te sprawy materialne, przede wszystkim też urzędy. Karta Rada. Jeżeli pojawią się w tym tygodniu naciski jakieś ze strony szefa, dyrektora, urzędu, osoby, czy komornika, czy tutaj jakiegoś zwierzchnika, to radzę Ci, drogi skorpionie, dostosować się do tych tutaj nowych reguł, zasad. Jeżeli jesteś szefem, jeżeli prowadzisz biznes, określ w tym tygodniu jasne zasady, nowe zasady być może. Śmiało, możesz zaufać w tym tygodniu osobie spod znaku barana, ale też uważać w tym tygodniu na migreny, bo głowa będzie bardzo mocno dokuczać, ale zwrócić również na jelito grube, hemoroidy. Panowie, zwrócić uwagę na sprawy męskie, przebadać tutaj prostatę, czy no, ogólnie sprawy męskie. Jeżeli jesteś zależna, jeżeli jesteś zależny od swojego partnera, to radzę Ci też w tym tygodniu troszkę skulić głowy, bo nie widzisz wszystkiego jasno i dostosować się do rad Twojego stałego partnera. Rada od Księżyca. Miej wiarę w swoje marzenia, także rybki zawsze powodują to, że
prowokują nas do tych marzeń, do iluzji nawet czasami, ale pamiętaj, aby nigdy nie utracić wiary w swoje marzenia. Marzenia nas motywują. Pozdrawiam serdecznie wszystkie skorpiony. Strzelce. Co u Was, drogie strzelce? Dużo będzie tutaj energii kobiecej w Waszym tygodniu. Konkretnie brunetka, ciemne oczy, byk, panna, koziorożec, elegancka kobieta. Także albo będziesz miał jakieś tematy do załatwienia z tą osobą, albo pojawi się pomoc tej osoby dla Ciebie. Może być to też pomoc finansowa. Jeżeli masz szefową, brunetkę, ciemne oczy, kobietę, to możesz śmiało zwracać się do niej i prosić o pomoc. Również w tym tygodniu kobiety wokół Ciebie będą bardzo przyjazne. Kobiety biznesu przede wszystkim. Tak jak wspomniałam, byk, panna albo koziorożec. Stan cywilny bliżej nieokreślony z pewnością jest mamą. Lubi nosić biżuterię, jak widać na załączonym obrazku. Ponadto tutaj pomoc, jeżeli masz coś do załatwienia, zwracaj się jak najbardziej po rady odnośnie biznesu, odnośnie interesu, odnośnie inwestycji, odnośnie spraw finansowych. Tutaj tej osoby będą bardzo, bardzo korzystne, gdzie finał tego okaże się w kwietniu. Rada dla Ciebie. To czas na sprawy również urzędowe, także pilnuj spraw urzędowych, pilnuj spraw sądowych, być może pilnuj też rachunków, ubezpieczeń wszelkich. Także rachunki jak najbardziej w tym tygodniu również zbierać. Strzelce, które pracujecie nad swoją wagą, to ten tydzień jest bardzo dobry do tego, aby wrócić do swojej równowagi ciała. Śmiało też możesz zaufać po prostu osobie spod znaku wagi. Także tutaj nad właśnie też pozbyciem się nadprogramowych kilogramów możesz śmiało popracować. Także urzędy też po Twojej stronie, tylko pilnuj tego. Rada. Wnioski są na wyciągnięcie ręki, także jeżeli z czymś się zmagałeś, z czymś tutaj czegoś już nie wiedziałeś, to ten nów księżyca pokaże Tobie tutaj, kto jest kim, ale też na kogo można liczyć i jeżeli z czymś, z jakąś sytuacją, jakaś sytuacja była dla Ciebie trudna, to właśnie ten tydzień pokaże Tobie finał, ale też wyciągniesz mocne wnioski z danej sytuacji bądź relacji. Pozdrawiam serdecznie wszystkie strzelce. Koziorożec. Koziołku, co u Ciebie? Potyczki słowne. Także koziołek będzie wchodził w jakieś potyczki tutaj słowne. Może być pojawić się też, przepraszam, konflikt z dziećmi. Może się pojawić konflikt z młodszym rodzeństwem. Może się pojawić też konflikt z wnukiem, z młodymi osobami. Zwłaszcza osobami jasne oczy, blond, włosy. Także również potyczek słownych bardzo dużo w internecie. Także uważaj też przede wszystkim na osoby spod znaku wagi, bliźniąt czy tutaj, wagi, bliźniąt bądź wodnika. Także tutaj pyskówki, jakieś trudne rozmowy, zwłaszcza drogą internetową. Dzieci też napsują krwi. Rada, zawodzi intuicja troszeczkę koziorożcu, także bardzo dla koziołków niektórych istotny temat tutaj kontaktu z wróżką. Karta rada też dla Ciebie, przede wszystkim pilnuj dokumentów. Karta rada, ktoś może sobie chcieć zrobić z Ciebie ofiarę. Także tutaj jesteś jakby zagrożony tym, że ktoś sobie z Ciebie zrobi ofiarę. A jeszcze na koniec możesz dostać pozew sądowy na przykład. Także uważaj szczególnie, co piszesz w tym tygodniu w internecie. Karta rada dla Ciebie. Kobiety po Twojej stronie, kobiety singielki, kobiety, które mają bardzo dużą
intuicję. Karta rada też dla Ciebie: bądź dyskretna, bądź dyskretny. Nie mów tego, co myślisz. Chowaj to, co wiesz, to, co myślisz. Pilnuj dokumentów. Dziewczyny też szczególnie tutaj zwrócić uwagę na Wasz cykl miesiączkowy. Karta rada też dla Was: pilnuj dokumentów. Karta rada też dla Was, jeżeli masz jakieś leczenie suplementami, leczysz się tabletkami, czy używasz suplementów, w tym tygodniu warto się przyjrzeć, czy nie warto czegoś zmienić. A jeżeli leczysz się na coś i nie możesz się wyleczyć, w końcu weź tabletkę. Rada: wnieś do całej sytuacji, w której się znalazłeś, miłość. Także nawet jeżeli ktoś Cię w coś wkręca, czy potyczki słowne pojawiają się ze strony rodziny, czy osób z internetu, popatrz na tych ludzi z miłością. Także też z wielkim współczuciem, o których tutaj też ryby w tym tygodniu mówią. Także być może ten ktoś jest kompletnie niekochany i brakuje mu miłości, dlatego zachowuje się w ten, a nie inny sposób wobec Ciebie. Także trochę popatrz na innych ludzi oczami anioła. Także staraj się też podejść z miłością do ludzi, do sytuacji. Także dużo, dużo pozytywnej energii dla Ciebie, drogi koziołku. Wodnik. Wodnik bardzo bezpiecznie, także wodniku drogi, także jesteś u siebie, że tak powiem. Także bardzo dużo bezpieczeństwa, miły tydzień dla Ciebie. Być może niektóre wodniki pogodzą się tutaj z kimś ważnym, czy też zażegnają jakiś konflikt. Istotne tematy w domu, istotne tematy z domownikami, czy z sąsiadami, czy z Twoją rodziną. Niektóre wodniki będą po prostu delektować się cudownym czasem spędzonym w domu, być może z Waszymi pupilami, pieskiem, kotkiem, czy też innymi zwierzątkami. Także poświęć ten czas. Spraw w tym tygodniu, żeby miejsce, w którym mieszkasz, było bardzo przyjazne dla Ciebie oraz dla Twoich bliskich. Ale też pozytywna niespodzianka od rodziny, od najbliższych. Ktoś może po prostu zrobić Ci w domu przepiękną niespodziankę. Także bardzo fajny tydzień dla Was. Poświęćcie ten czas dla siebie w tym tygodniu i dla rodziny. Pamiętajcie też o bezpieczeństwie swoim i swojej rodziny. Karta rada: coś się zakończy, aby coś mogło się tutaj rozpocząć. No, to bardzo pozytywne dla wodnika tutaj informacje, tym bardziej, że akurat prezydent Ukrainy jest spod znaku wodnika. To taka dygresja. Kochani, także karta śmierci mówi o tym i karta rada: zakończ coś, co i tak już nie ma sensu, także i tak co będzie musiało się zakończyć. Może być to relacja, może być to praca, może być to coś, co tutaj przeszkadza Tobie w poczuciu bezpieczeństwa, czy też zakłóca tutaj Twój spokój w domu. Karta rada: możesz też śmiało zaufać osobie spod znaku Skorpiona, ale też wodniki niektóre warto spotkać się, porozmawiać ze zmarłą duszą. Spotkać się w cudzysłowie, oczywiście mówię. Może trzeba iść na cmentarz, może trzeba zapalić białą świecę dla zmarłej duszy, czy też dla osób, które giną właśnie, jeżeli masz taką wolę. Dla niektórych tutaj szczególny przekaz od zmarłej duszy, bo jakaś zmarła dusza domaga się rozmowy z Tobą. Zwróć uwagę w tym tygodniu również na układ kostny. Rada dla Ciebie: komunikacja jest kluczowa, także tutaj trzeba siąść do rozmów. Abyś był szczęśliwy, abyś był bezpieczny, trzeba coś zakończyć, ale też trzeba siąść przede wszystkim do rozmów. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wodniki.
I rybki, kochane, 100 lat dla Was, wszystkiego cudownego dla Was z okazji urodzin, drogie rybki. No i macie ten swój nów księżyca w zodiakalnych rybach. Także zobaczymy, co na ten tydzień dla Was. Energia jak najbardziej rycerza kielichów, także pływacie, jesteście u siebie jak najbardziej. Natomiast uwaga, rybki, na jakiegoś tutaj pana, który dzisiaj jest, jutro go nie ma. Także dwa dni tu, dwa dni tam. Także uwaga po prostu na osobę kompletnie niestabilną, która może Was, przed Wami roztaczać jakieś iluzje. Może to dotyczyć romansu, może to dotyczyć kontaktów w pracy. Także też istotne jakieś tematy w tym tygodniu z osobą spod znaku ryby, raka i skorpiona. Może być też blondyn, niebieskie oczy, osoba mocno emocjonalna, z którą tutaj poczujecie od razu wspólne flow, natomiast bądźcie ostrożni. Rybki też zachce Wam się w tym tygodniu mocno flirtować, także będziecie w tych swoich banieczkach i iluzjach jak najbardziej płynąć. Także tak naprawdę bardzo dobry tydzień na romanse. Także jeśli myślisz, pracujesz w handlu na przykład, to wykorzystuj tutaj swoje kontakty wszelkie. Możesz też wykorzystać kontakty blondyna niebieskie oczy. Możesz też zdemaskować jakiegoś blondyna niebieskie oczy. Czyli po prostu odkryć flirty. Rada dla Ciebie w tym tygodniu. Pustelnik, czyli śmiało możesz zaufać osobie spod znaku panny, ale też karta rada mówi o tym, bądź mądry jak pustelnik. Odizoluj się, pobądź trochę sam. Nie musisz być ani z drugą osobą, ani nie musisz robić tego, co robią wszyscy. Nie musisz też iść za tłumem. Także dla rybek polecam szczególnie w tym tygodniu wyłączyć telewizor i radio i pobyć trochę w samotności, w swojej pustelni, dlatego że i włączyć właśnie mózg. Bo właśnie w Twoim mózgu odnajdziesz wszystkie odpowiedzi. Bądź racjonalny. Rybki, w swoim tutaj nowiu księżyca będziecie racjonalne jak nikt, to znaczy będziecie mądra jak pustelnik. Karta rada też, jeżeli masz taką wolę, chcesz pomagać, pomóż starszym osobom. Być może ktoś się boi, być może ktoś potrzebuje pomocy, może trzeba komuś zrobić zakupy, a może po prostu trzeba pocieszyć. Macie empatię i wrażliwość jak nikt inny. A osoby starsze potrzebują Ciebie w tym tygodniu. Także absolutnie nie wolno Ci zapomnieć o starszych ludziach. Karta rada od księżyca. Poddaj się bóstwu. Także, czyli wszechświatowi można powiedzieć, tak? Że także płyń również z tym prądem, także wołaj też o energię od wszechświata tutaj. Płyń z tym prądem. Także, a z pewnością Twoja intuicja i Twoja mądrość w tym tygodniu zaprowadzi Cię daleko. Pozdrawiam serdecznie wszystkie rybki. 100 lat dla Was udanego nowiu księżyca w rybach. Kochani, udanego tygodnia dla Was. Także nie dajcie się oczywiście zwariować, proszę Was bardzo. Także hasło moje na ten tydzień, wyłącz telewizję, włącz mózg, ale też poświęć troszeczkę czasu dla siebie, znajdź chwilę, być może na medytację, być może na jakieś przemyślenia wewnętrzne, bo jest to naprawdę wspaniały tydzień astrologiczny, którego szkoda by było nie wykorzystać. A pamiętajcie, że szans w życiu mamy określoną ilość. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na mój profil na Facebooku oraz Instagramie Wróżka Anna. Zapraszam do rytuałów, do kontaktu osobistego, ale też do zamawiania spotkań i rytuałów. Przypominam, że pracuję do 12 marca. Pozdrawiam serdecznie, Wróżka Anna.